A teraz w teatrze biograficznym Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Zaraz, ja czymś pewnie zapomniałem, co nie? Inne ustawienia. No oczywiście, nie chcę tego wygładzania grafiki. Ja mam mieć taką normalną grafikę jak z PS1. Dobra. I dziś jest Spyro 3, tak to już chyba powiedziałem. I dziś będziemy 100% świat... Raz, dwa, trzy. Trzeci. No takie moje troszeczkę nieprzygotowania, ale to nieważne, to nieważne. Lecimy z tym i lecimy 100%. Najpierw chyba zacznę od poziomów, a później już od poziomu Sparksa. Tak, cały czas się przyzwyczaiłem do tego, żeby mówić Sparks, a nie Sparks. Co ja to miałem nieskończone? Lost Fleet i Fireworks Factory. Dobra, więc rozpocznijmy może od Lost Fleeta, bo tam tylko pamiętam, że poziom skateboardowy był do zrobienia. A nic więcej nie pamiętam. Takie tam rzeczy. Nie do spamiętania. Dobra, a więc teraz po prostu pójdę do tego poziomu skateboardowego. Pyk. Ja jestem w sumie ciekaw, jaką moc teraz dostaniemy dla Sparks, bo nie pamiętam. A raczej sobie nie przypominam, może tak będzie lepiej. Ja nie uwielbiam rozwalać te kraby. To jest tak strasznie, nie wiem, satysfakcjonujące, nie wiem czemu. Dobra, dawaj mi Hunter tą swoją skateboardykę. Blablabla. Spyro, you're just in time. A Rhinox skateboard gang has challenged us to a race. They said you're slower than a molten crater fire slug. I stuck up for you though. I told them I've seen some pretty fast fire slugs. Ja nie mogę. So, are you ready to race these guys? They bet us an egg that you won't win. Co? Right on! You can use my special racing board. Every time you do a trick, it builds up turbocharge. You can use your turbos at any time by pressing the square button. Dobra. Innymi słowem, teraz mamy epicką... Tom. Mamy turbo w naszej deskorolce. Ała, ale zrąbałem. I też możemy ładować to turbo poprzez rozwalanie przeciwników, co jest bardzo fajne. Nie wiem, po co robi ten głos, ale jest fajny. I hopsiu! No nie, tak zmarnować. Kupa. Heck yeah. Nie. Dobra. 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 Ale lecę! Ale poleciałem, kurde. Okej, więc teraz tak w teorii mogę wygrać. Chyba. Ale nie mogę, bo jestem słaby. Haha. Raz mi się udało zapełnić ten pasek cały. Bez używania cheatów ani nic takiego. Po prostu jakimś cudem. You little. Nie. Oj, what? Nie, nie, spadaj. Spadaj. Spadaj stąd. Kupo. Kurde. Sheesh.
Dobra. Let's do this one more time. Quick race. Jeszcze raz to rozpoczniemy. Bo ta zniewaga krwi wymaga. I dlaczego oni mogą robić takie fajne boosty na początku, a ja nie? Ja się nie zgadzam, nie? No, ja się nie zgadzam po prostu, no. To jest niewyobrażalne. Hoppa. Hoppa! O mój Boże, odkryłem skrót, którego, o którym w sceniu wcześniej nie wiedziałem, ale fajnie. Whee! Dlaczego mi się wydaje, że to jest muzyka ze Spyro 1? Jakoś bardzo podobna według mnie jest. Choć może to tylko ja i moje jakieś cholerne teorie. Dobra, ominąłem skrót, ale dobra, szanić to. I... myk! Pyk, dziękuję. I teraz ostatnie okrążenie. Jesteśmy mistrzami po prostu. Jak wiem, że mówię, powiedziałem mistrzami, a nie mistrzami. Ale to nie ważne, to nie ważne. Kurde, warto wiedzieć, że można zrobić od razu te trzy triki, żeby się później nie martwić o to, że coś się skrzemi. Ło. Dlaczego to się aktywowało? Oszukanie to jakieś. Siup. I myk, dziękuję bardzo. I czy właśnie wystuprocentowaliśmy ten świat? Yes! You schooled them like a bunch of dizzy one-toed sand norks. Oh yeah, I guess we won this egg too. Heck yeah! Uratowaliśmy Olivera! Dobra. Now that the Rhinox are gone, do you want to try a real challenge? I know you're fast, but I bet you can't defeat all the crabs on the course and still beat me in a race. Want to give it a shot? You're a little son of a... Dobra! Jaki skill point, what it was? Dobra. A więc muszę pokonać Huntera i zarazem jeszcze wszystkie kraby rozwalić. Dlaczego ja... jestem głupi. Dzięki, Hunter, właśnie pomagasz rozwalać te kraby. I my... Cały czas jestem pierwszy. To jest dobre, chyba. So, jeden, pozostał mi tylko jeden i wygrać wyścig. Easy. Okej. Więc jeden z objectives mam zaliczony, teraz drugi. Nie no, jestem pewien, że to jest muzyka ze Spyro 1. Dziękuję. Sheesh, I can't believe you beat me. You must have been practicing the whole time I thought you were looking for eggs. Hey, speaking of which, one of those crabs was guarding this one. Na 100% praktysowałem. Uratowaliśmy Aidena. Nice, dzięki. No tak, Hunter, te 116 jajek samo się uzbierało. A propos, jak tam stoję z tym wszystkim? Serio? A tu? Tu nie. No chyba sobie ze mnie jaja robicie.
No, chyba sobie tutaj ktoś ze mnie jaja robi. Are you fucking kidding me? Gdzie? Gdzie ja przepraszam te monety są? Pfu, monety. Aha, tutaj, kurde. Jestem idiotą. Ale to wiemy już od dawna. Dobra, ja mam was kompletnie w dupsku. Możecie mnie w niego czmoknąć. Hop. Dobra, czyli jakoś muszę dolecieć do tamtej jaskini, która jest tam po. Przepraszam bardzo, jakie mam to zrobić. Chyba, że skoczę z dzioba. Z dziób? Nie, czy jest jakaś jaskinia taka? To jest możliwe, że... Warto zobaczyć. A jak to zrobić? Aha! Kurde. Halo? Zaraz, mogę zawsze tak zrobić. No, you little son of a... Zawsze można tak zrobić od biedy. No kurde, no przestańcie mi przejeżdżać. Okej, już się wyładowałem. Czyli muszę trafić do tej jaskini. Rzecz niewykonalna, dziękuję. No. Przejdź. No oczywiście, że przejdź. Zaraz jestem głupi. A już myślałem, że będzie one shot. Jestem idiotą. Zaraz, co się dało z tego skoczyć? Ja pamiętam, że dało się z tego skoczyć. A to było... Nie, chwila. A jakbym dał tak na najniższy? Na najniższy mówię. Tak jakby przez chwilę... O! Halo? Nie w tą stronę. Dobra, chrzanieś. A więc tam są, ale w tej drugiej jaskini też są klejnoty. No chyba, no nie, no po prostu, no nie. No nie, no ja się nie zgadzam, no. No po prostu, no ja się nie zgadzam. No. Dolecę! Doleciałem. Tak jest. I... Nadal nie, kurde, no. Chyba, że jakbym tak przeszedł po tym czymś... Nie dotykaj mnie. Dobra. Okej. Jakbym tak po tym przeszedł. Nie, tak mi nie rób. Gro. Aha, ja już tu byłem, świetnie. No to gdzie jest mój hajs? To mi wskazuje cały czas na to cholerne ptaszysko. Czy ja czymś nie wiem po prostu? W sumie tutaj aż tak bardzo nie patrzyłem. A propos. Teraz mi po...
to zaraz. Coś jest? No nie ma tu nic! Chyba, że to pod wodą. Co tu takiego jest? Co ja mogę jeszcze przeoczyć? No bo ja kurde tu nie rozumiem chyba czegoś. My się tu chyba nie rozumiemy. To chodzi o to, że jakieś po prostu mi ptaszysko nie dało. O Boże, to dziwnie zabrzmiało. No bo najwyraźniej tak. To jest chyba to. Ale jestem pewien, że ja wszystkie ptaki pozabijałem. W tym poziomie. A jednak! Gdzie ty mnie teraz prowadzisz, Sparks? Tam? Okej. Where? Aha, tutajże. Dobre! Dlatego ja się zastanawiałem, dlaczego... Pyk! Dziękuję. Wee! Jest! 100 pro poziomu, nice! Dobrze, ile mamy? 16 minut, ja nie mogę. Szalony jest. Nie! To nie było fajne. Dobra, więc wychodzimy z tego poziomu jak najszybciej się da. Uff. Widzę obła. I teraz kolejny poziom trzeba się tu prezentować, w ogóle ja sobie włączę Facebooka. Bo ludzie mi zaczną pisać. Dobra. O, przepraszam, kurde, byle. Fireworks Factory, bo tam pominąłem bodajże... Łagenta 9. I siup! Znaczy, pominąłem, nie mogłem go zrobić. No dobra. Ale teraz już mogę. Dobra. I pyk! Pyk. Dlaczego tutaj te przypominają mi z... Nie wiem. No dobra, a więc... Hey Spyro, I'm helping a kid called Handel recover some secret rocket plans the sorcerer stole. You know, I'm always ready to kick some Rhinoch booty. Dobra. Aha. Hi Agent Knight. Behind those doors are some pretty scary ninjas. I bet you could use your sharpshooter skills to take them out. Remember, press the circle button to shoot and you... No i teraz mamy nawiązanie do Duma. Gdzie dla dzieci. Dobra, odrestaurowało nam się z... chwila, bo czujesz pewnie nawiązanie. You're doomed, to jest nawiązanie do Duma i jest jeszcze sekretne jajko. Które no, nam się nie pokazuje jak na razie. Dobra, będę się starał jak najlepiej tu. Zrobić. Okay. Dobra. Aha, dobra. Tam muszę zniszczyć. Muszę to zniszczyć. Nice. GG. Tu jest jeszcze jakiś gnojek? Nie! Ciebie zniszczę. Ksi, nie ma tu nikogo. W ogóle wielkie pozdro dla Michała Pomidora, jak go sobie wolicie nazywać. Pokazał mi pewne ułatwienie do tego poziomu. Bardzo duże ułatwienie, ponieważ
Nie wiem, czy wiecie, ale no po prostu ja z tym poziomem się niesamowicie dużo wnerwiałem. Dobra, mam tylko jedno trafienie. To nie jest dobre. Ten spokojny głos też nie jest za dobry. Co? Die. Halo? Dobra. Holy! Już tam? Nope! Zostaw mnie. Przepraszam. Cię wystraszyłem. Jak tak z dupy myślę o ciebie. Dobra, rozwalę ciebie. Ała! To nie było fajne. Ała! To prawie bolało. Ale tak prawie, a wiecie, prawie robi ogromną różnicę. Pixel. Nie wymagamy od ciebie poprawnej polszczyzny, ale chociaż się postaraj. Okej. Teraz tu. I to będzie jakiś. No patrzcie, nie ma żadnego. Nie ma żadnego krudupla. Okej. Przyznam się, że w Duma tylko trochę chwilkę grałem. I jakieś tak 3 minuty pograłem i tyle. Dlatego taki styl rozgrywki mi troszeczkę nie pasuje. Ta, na 100% to jest to. W ogóle dlaczego tu się nie da zmienić kamery? To by było znacznie lepsze. No. Jeszcze jakieś ale. To jest coś stąd. Nie musimy. No nie, tam jest to pudło. Heck yeah. Ale i się pewnie jeszcze okaże, że tam jest drugie pudło, co? Nie. Zdziwiony jestem, nie powiem, że. Ale takie moje tutaj jest pytanie, gdzie jest to, co mi pokazywał Michał, a.k.a. Pomidorowy Ply. Ham. Trochę tu poszperam, że tak to... poproszę tu i może też po prostu mnie. Gdzie jest ten kup? A może to jest jeszcze później, ale wolę się upewnić po prostu. Nie strzelić gafy. O! Haha! I teraz co mamy? O nie, to jest na amunicję? Przecież tego nie widziałem! Ale tak, nie dość, że dostaliśmy skill point i dodatkowe życie, to jeszcze dostaliśmy mega super duper broń szybkostrzelną. Ale teraz dopiero zauważyłem, że ona ma amunicję. Ja myślałem, że to jest nieskończone. O Boże. Oh my god. O. Kurde. Ja mam na to o nie. Tak wysoko strzela, ale chyba jeden pocisk powinien dać sobie radę. Holy!
Chociaż znając mnie, to będę wystrzeliwał ich milion. Give me alone. Okej. Dobra. Pyk. Jeszcze się nie zbliżam do jajka. Wolę tutaj wszystko sobie uzbierać. Dobra, w ogóle co dźwięk. Pyk. Jajecko. Ahem. Jajko, czy możesz zadziałać? Dziękuję, uratowałeś mi Patty. No i teraz wszystko od nowa. Dobra, i teraz rzeczywiście coś się przyda. Gdyż mamy jeden wielki rozpierdziel tutaj. Dobra, a teraz poproszę. Pyk, dziękuję. Pyk, dziękuję. Teraz pokażcie mi coś, co mnie zaskoczy. Pyk, między oczy, kurde. Nope, nope. God damn it, skoczyłem. Dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój. Ja wam mówię, kurde, no, dajcie mi spokój. No. Pomoc, jak się wystraszyłem. Ojeny, tam jest jeszcze. Oh my god! Ała, zaraz stracę to wszystko. Zaraz stracę to wszystko. Stracę mój cały dobytek. Co on robi? Okej. Okay. Już, panie, dziękuję. Teraz ciebie rozwalę, ciebie rozwalę, ciebie rozwalę, ciebie rozwalę, a ciebie nie ma, okej. Okay. To już tylko wytwór mi wyobraźni. Ojen. Ojen. Ojen, jakby to było nieskończone, to... Wait, what? Heck yeah. No. No... Dziękuję, świetliku. Przy czym ty tam jesteś. Co już do mnie z broni? Ledwie przychodzę, już do mnie z broni. Tak, co jesteście gościni? Tak, tak. Pozdrawiam. No oczywiście, że ja z Susi musieli czaić ninja. Kurde. Wojownicza Reinoki ninja. No elo. To było zbyt... To było zbyt... ten, jak się nazywa? Zbyt... no kurde, zapominam słowa. Elo. Wiecie odpalić? Nie. Ha? Thanks for rescuing me. Seriously? I'm trying to look after this egg before the Winox try to blow that up too. Serio? Uratowaliśmy Danowana. Hipster. Wiesz co? Gin! Zużyję na ciebie całą amunicję, ponieważ nie jest mi już potrzebna. Gin!
Czasami po prostu marzenia się nie spełniają. Czyli nie wy 100%... Co? Co ja znowu ominąłem? Mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Wait. Aha, dobra. No serio, ja coś tutaj ominąłem? To jest smutne. Dobra, dawa... Co? Say what? Co nie zmienia What? Coś... Ale co? Ej! Robak! Robak! Dzięki. W sensie, że tam, ale zaraz. Chyba, że... Ale tylko może. Tudzież chyba. Nie no, nie ma szans, żebym tam doskoczył. Ja takie teraz przychodzę w wielki what the fuck. Jeżeli ktoś by się zastanawiał. Ale że jak niby? A może to w środku po prostu? I tylko ja po prostu jestem głupi. No to ja widzę, że oni są na górze. Chyba, że... Wezmę... rakietę. Jest to rakieta? Halo, rakieta? Serio ich nie... Ja. Ale ja co? Dobra, co? Sparks. No, że to jasnej, ciasnej. Powiedz mi, co ja ominąłem i nie mów mi, że ja to ominąłem w poziomie Agenta 9. Bo się załamę. Ale tak hardo się załamę. Ale ja tam przecież wszystko rozwaliłem. To jest niemożliwością po prostu, żebym ja coś tam zostawił. Chyba, że tam. Ja pierdziela, jak to... Ja, a jak to zostawiłem, to muszę przejść to od nowa. Ja to już zrobię poza odcinkiem, bo... To już na serio 30... Nie zdążyłem na poziom Sparks. God damn it. Ja pierdziela. A więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa.